Honorata, teraz tak nawiążę trochę do twoich sąsiadów. Czy ty masz z nimi dobre kontakty? Ja nie znam praktycznie żadnych moich sąsiadów, więc nie mam żadnych kontaktów z moimi sąsiadami. Znam tylko jedną panią, która ma super córeczkę i zawsze super reaguje na mojego psa. To pozdrawiam. Okej, a poznałaś sąsiada, któremu przeszkadzała twoja premiera nowego singla? Nie, ja nie mam pojęcia, kto to jest nawet. A byłaś w ogóle zaskoczona takim obrotem sprawy? Wiesz co, nie, bo ta sytuacja trwała 15 sekund, więc tam ciężko było jakiekolwiek zaskoczenie albo jakąkolwiek reakcję. Całość rozchodzi się o to, że po prostu o godzinie 00:00 puściliśmy z moimi znajomymi na Spotify'u moją piosenkę i po półtorej minuty mój sąsiad zaczął pukać do drzwi i mój przyjaciel, który mu otworzył, powiedział, że oczywiście rozumiemy, przepraszamy i ściszamy. Zjedliśmy maka, bo zamówiliśmy wcześniej i pojechali do domu. Jakby no big deal. Śmieszne, jak to zostało, wiesz, nakręcone, ale jakby nic się nie stało. Słuchaj, a może ten sąsiad po prostu był, wiesz, wkurzony, że go nie zaprosiliście? Tak, ja nawet miałam nagrać na Instastory, że zapraszam go na premierowy torcik, bo zostały 3 ostatnie kawałki, ale no miałam bardzo dużo pracy wczoraj, a dzisiaj już wylądował w śmietniku, więc jak coś leży chyba tam dalej.